Halo, halo? No. Witam, witam serdecznie. Gdzie jestem wcześniej? Wiedziałem, że tak będzie. Bardzo dobrze. Ten mogłem być offline. Ten bot noob też chce. Też chce w hoi? No. No to super, a on umie grać, nie? Ja napisałem, że my lecimy jednym państwem, nie? No, no. Oprócz to on będzie innym. No to dobra, on będzie innym, ale w sojuszu z nami, nie? Żeby nie było. Ale na boty i daj jednak najłatwiejszy poziom. Tak, najłatwiejszy, ja już ustawiłem wszystko, no. Bo jak byłem na tym samouczku, to samouczku. Jednak najłatwiejszy. No, no. Ja już patrzę na auta, ile on ma godzin. 106 godzin, no to umie grać. Zgadza się, nie przeszłem tego samouczku. Zgadza się. Dobrze się zapowiada. Dobrze, to czytanie. Dobrze. Chciałem zaatakować jakieś państwo, ale... No, ja już jestem w poczekalni. Więc no. No to pytanie właśnie, jakim państwem będziemy? To może Rzeszą, on będzie Włochami. No poziom cywil, już nie będę przesadzał, że jeszcze, bo można jeszcze doładować Niemcy, ale już nie będę przesadzał. Włączyłem też, że rozgrywka będzie właśnie różna, nie? Nie będzie historyczna, tylko no może się potoczyć historycznie, jak tak zależy, jak to tam podejmują decyzje, nie? Poszczególne państwa, ale to no, będzie... Tam, nie, no to będzie szalona rozgrywka. A jest tu opcja budowania obozu? Tak, można tak mocno ciemiężyć ludność, że będą poważne straty, tylko że wtedy oni się buntują też, nie? I większe straty są w garnizonie, to w naszych wojskach. Dużo kolei budy. Tak, one się przydadzą. I się tu ładuje ten bot, chce, żeby iść tam na tą bobelkownię. A, no to dobra, no to ja tam idę. To powiedz, że ty tworzysz. Dobra. Co tam, Klerze? Halo, halo? Chwa, ale ta gra jest głośna. Masz jakieś DLC-ki, czy zwyczajna? Zwyczajna. To będę musiał sobie przypomnieć, jak to działało w zwyczajnym. Kurde, ja zawsze grałem na... No, zwyczajna, ale też coś dodali nowego, że można koleje budować. Kurde, jak ostatnio grałem, to nie można było koleje budować, jakieś punkty. Nie, to jego nie możesz zrobić zwyczajnie. No to cholera wie, co ja tutaj mam, ale zobaczymy, czy będziemy mogli grać, nie? Czy wiesz, tu DLC-ki są aktywne takie, które host ma. No właśnie, a no właśnie. No i gitara. Ja, bo ja pierwszy raz tą grę uruchamiam. No ale w ogóle da się grać jednym państwem? No, no właśnie da się, sam jestem zdziwiony, no. Można włączyć taką opcję. Pierwszy zrze. No. 100 godzin z tonami pierwszy z... No, ale to normalnie to trzeba właśnie na Discordzie z kim. Normalnie musi być to wkurzające, jak dwóch graczy ogarnia, no i jednym państwem, no to tak ten. A czym będziecie grać? Może Rzesza Niemiecka. A ty możesz na przykład Włochami, jeśli chcesz z nami, nie? Was to ja chcę rozjebać. Próbować może zawsze. Nie, może Polska? Polska. Ahaha, się śmieję, Polska teraz a nie, bo to jest z DLC-ku. Z DLC-kami jak jest nowe drzewko, to Polska może złożyć dupę i Rosji i Niemcom kurwa jednocześnie. No. Tak się dobrze umie zagrać. Jakie hasło? 1, 2, 3, 4. Dobra. Zgadza się. O, jakiś player już nie gotowy, Francuz, Włoch. Kiknąć go? Chyba Brazylia, ja zawsze Brazylią coś grałem. Brazylią. A, Brazylia to jest taka siła, kurde. Najgorzej jest jak później... Pax Americana. Nie, najgorzej jest jak wszyscy zakładają jakieś parakcyjne pierdolety i się nie da już później zrobić. No. No ja tutaj, jak wejdziesz w te zasady, to tutaj pozmieniałem, że będzie trochę ten... Rozgrywka będzie chaotyczna. Nie ma historycznej... Tak, że nie historyczne, no i dałem jeszcze... Znaczy, możemy historyczne na pierwszą gierkę. Nie, no, bo tu też cele... Jeszcze cele wojenne dałem zawsze dowolne. Nie, że tam ideologia i tak dalej, nie? Coś nie mogę dołączyć. Ja pierdolę. A czemu? Jest, bo daję dołącz do ciebie, myk, i jest, twoja nazwa jest już zajęta. A ja mam zaplaję, to nie mam. No, to mój... Tam. To można zmienić nazwę gdzieś tam, nie? Właśnie nie. Może w tym launcherze? Kurde. Chyba tak. A bo ja na launchera nawet nie jestem zalogowany. No, bo to się zaloguje. Kasper wejść, bo ja wiem, że ja mam kod. Pamiętam. No to ty, Kasper, możesz wejść. Player, komplikowana. O, a teraz mi się zalogowało od razu. To nie jest mod Poland United and Ready. Znaczy mod DLC. Mam to, no. Chociaż ja kupiłem tylko HOI 4. Mam to w pakiecie po prostu. Ja nie wiem, że to nie jest po prostu darmowy update. Chyba tak. No i dobrze, bo kurwa, jak które mody... Które te update'y to DLC-ki to są. Tutaj tyle dodają rzeczy. Agencje te wywiadowcze to trzeba ogarniać. No i najgorszy chyba jest ten Nowal DLC.
Mendegans. No, no. Jezu, to jest kurwa najgorsze. No, ja Naval nigdy nie lubiłem. Bo to jest najgorsze, bo tam tatki nie ma teraz, żeby po prostu... Aha, dalej mam Your Name is Taken. No i... Ej, nawet jestem zalogowany. Z2. Jak to was zmienić? Oj, 4. A, tu kurwa. Kurwa, nie miaszki. Nie, no ja nie będę, nie wiem. Czekaj, a da się tu zobaczyć Jeffko? Nie da się Jeffka zobaczyć? Chyba kurwa. Nie. To chujowo! Ja nie rozumiem, byłoby za łatwe. Dobra, Polską nie będę grał, bo wy będziecie grali Niemcami, to... No bo dobra, Jolo, co to? Najwyżej, no, się dogadamy, nie? Nie. Oddasz, co masz. Albo przejdziesz na faszyzm i zaatakujemy Związek Sowiecki. No, widzisz, właśnie, to ja bardziej was bym. No, ale dostaniecie taki wpierdol, że... Nie, jest zależnie. Jeśli jest nowe drzewko, dostaniecie wpierdol. Jeśli nie, no to nie. Ja dostanę. To dobra, pierwsze co, uzasadniamy od razu. Dałem cele wojenne zawsze dozwolone. Nie no. Uzasadnianie na Polskę od razu nie ma nigdy sensu, bo Polska ma bardzo dużo armii na początek. Masz 40 dywizji. 42 chyba, ale jakiego, nie pamiętam. No i gdzie ta paruwa poszła? Nie, raczej jest nowe drzewko. Daje mi się, że jest. Kasper będzie od armii właśnie, tak się umówiliśmy. Kasper od armii, a czyli będzie łatwiej, okej. No, a ja będę od tego ekonomii. Kurde, jakie by tu template'y wymyślić? O, już będzie template'aż, o! Kurde, już mamy tu eksperta! Jaki by to zrobić? 20 rozpiętości, ale muszę pomyśleć, zobaczymy. 20 rozpiętości, kurwa. Kurwa, 6 konica i gitara, Boże, co się będziesz... Kasper pierwsze co zapytał, czy da się tutaj obozy budować Niemcami. W sumie coś tam się da. Obozy. Czy no niezbyt w sumie. No. Trzeba walczyć z okupacją, z buntem. No właśnie, więc to nie ma sensu. Też nie wiem jak to jest na podstawce, ale chyba trzeba. Chyba tak, że kiedyś to w ogóle trzeba było ustalić. Ale łatwiej się teraz z tym. No, no, bo wystarczy wpisać tam tego template'a do używania. No, nawet nie template'y czasami, ale na dodatkami to strasznie trudno jest. Trzeba też agencję wywiadowczą do tego dać na przykład. No, no. Coś takiego jest trudniej trochę. No. On zbuduje. Chyba polskie drzewko to jest największe drzewko grze jak jest. Ty zbudujesz pewnie level 10 fortyfikacje do 39. Zawsze kurwa, polska linia Maginota, proszę, nie. Albo w Warszawie level 10 i będziesz tak trzymał przez 5 lat Warszawę. W jedną prowincję. Hel będę trzymał. Hel, no. Gdzie on kurwa poszedł? Gdzie on jest, no? Nie, najpierw trzeba zająć Czechosłowację. No ja najpierw trzeba się od Papa Stalina uwolnić. Czyli będziesz... Aha, o kurde, zmieniasz państwo. Nie, tak sobie patrzę. Czyli będziesz grał na niepodległość Polski, tak? Tak jest. Że jak niepodległość? Znaczy nie będziesz zmieniał ideologii na tam faszystowską czy komunistyczną? Nie. Nie wiadomo. No, nie. Chyba, że... Znaczy ja wiem, ale nie powiem. Pójdziesz w komunę i będzie lipa. Pomy jeden. Okej. To spoko. To dobra, tu trzeba dać ready, tak? Czy co? No Kasper, paruwa musi dać ready. Aha, ja jestem zawsze. Kurde, już nie pamiętam jak to miał. O, dobra, myk. Los Europy jest w naszych rękach. Europy. I świata. W rękach Kacpra. Dywizji. To chyba te Niemcy długo nie pożyją. Trzeba obozy budować. Kasper jest marszałkiem. I połączenia kolejowe. I co to jest? Ty, ale Kasper sobie, kurwa, zagrałem to. To na studziankach było. Tak się spały, grałem wszystko, kurwa wyjebane w ogóle, patrzę na koniec bitwy, kurde. Znaczy nawet nie, już w garażu. Kurde, misja wpadła ostatnia, nie? Z dupy. Musisz dać gotowy, Kasper. O. Co to jest? No to fakt, że się jakieś dodali też, że filmy można oglądać. What the fuck? Po co to? Okej. Okay. Dobra, czekaj, i teraz pytanie, czy naprawdę... Kurwa, nie, to chyba nie jest to drzewko. Nie, dobra, jest nowe drzewko. Ale tak mi się wydaje, ale... Ale wiesz co? To chyba nie jest to drzewko. To nie jest to drzewko najlepsze, ale to nie jest też to drzewko, które było kiedyś. No, to nie jest to, dokładnie. Dobra, trudno, whatever. Kasper takie, co tu się kurwa nie, ja pierdolę. Dobra, muszę tu poczytać, bo nie pamiętam co tu gdzie się szło. Halo Kasper? Bo miałem wyłączony mikrofon.
Teraz możesz taki bajer zrobić, że zaznacz wszystkie oddziały nasze, nie? Myszką, a, wszystko, 30 dywizji. A to oddalić mapę, czy jak? A tak, oddalić tak, żeby Prusy Wschodnie były widoczne i całe, cała Rzesza. Aha, tam gdzie są te flagi esesmańskie, tak? Flagi tak, jest... no. I zaznacz wszystkie, 30 dywizji powinieneś mieć. Tak, dywizja 30. 30, no. I teraz tam jest taki plusik na dole, żeby stworzyć armię, nie? Taki dowódca jest narysowany, zielony plusik na dole. Ekranu, nie? A, no, na zielony, nie na biały. Tak, na zielony i to klikasz. O, mi też wyskoczyło. No i okej, i one już są przydzielone do dowódcy, którego na razie nie ma. I trzeba go przydzielić. W lewym górnym rogu jest, kliknij, żeby przydzielić dowódcę. Pusty portret jest, nie? Ale dziwnie, jednym państwem. No i kliknąłeś to? No kliknąłem, pokazały mi tu jakieś fansy i inne. No właśnie, i teraz przydziel, którego chcesz, nie? Którego najbardziej lubisz z historii. Znaczy nawet ci są najlepsi tam na górze, nie? Rommel. Chociaż mają te swoje jakieś tam premie, ale tu już orać to na razie nie myślimy o tym. Na Polskę to pff, bez premii. Ty słychać mnie w ogóle? No dobrze. Bo nie widziałem komentarza. Manstein, świetnie, jeden z najlepszych generałów, dobrze. No i teraz ogólnie przydałoby się nam zdobyć te doświadczenie armii. Taki zielony jest gwiazdka na górze ekranu. Jest zielona, niebieska i czerwona. Lotnictwo, marynarka i armia. Wojsko lądowe. No i... to jak dziecko tłumaczy. No, w sumie trudne. No i chcemy zdobyć troszeczkę tego doświadczenia armii, żeby robić template'y. No dobra, chcemy to zdobyć. Więc masz zaznaczoną całą armię, kliknij szkolenie. Czyli na tym pasku na dole, po samej lewej jest takie skrzyżowana broń. To jest manewry armii. Skrót K, ale to na razie na spokojnie. Rzeczywiście są te linie kolejowe. Zwyczajne, nie? No właśnie, mi się nawet nie chce w te linie kolejowe bawić, nawet nie patrzę. No uwierz mi, że się chcesz bawić. No tak. Ale... uwierz mi, bo później jak ich nie masz, to armia twoja, to równie dobrze możesz mieć milion dywizji, i tak gówno zrobią. Tak, bo one nawet nie wejdą do akcji. No i kliknij te manewry armii, jest ten pasek, na którym masz różne, wiesz, linia frontu, takie tam strali, mógł będzie wiosna, nie? Paseczek nad Mansteinem, na dole ekranu, środkowy dół ekranu. No. Nad Mansteinem jest... No to co, nic nie gadasz. No, no i ten plan, i ten pasek planów operacyjnych. I po samej lewej są manewry wojskowe. Ten... No. I to możesz kliknąć. No i super, i oni teraz ćwiczą, jak zbliżysz na chłopka, na oddziały, to on se robi pompki, nie? No nie, moje konie nie robią pompek. No i na tą chwilę, i teraz kolejna sprawa, linię frontu robimy, chcemy zjeść Rzeczpospolitą, znaczy nie no, nie, na spokojnie, kliknij linia frontu lewym przyciskiem, kliknąłeś, no i teraz załóżmy, że na zachodniej granicy Polski sobie ustaw tą linię frontu, kliknij lewym przyciskiem, dokładnie, no i ci żołnierze będą się tam przemieszczać. No powinni przynajmniej. Spokojnie, coś poszło nie tak. A? Nie, no dobrze poszło. Kasper coś źle podpisał i właśnie podzieliście Niemcy na dwie części. No i chuj. Jakiś papier pod... Kurde, ja widzę te linie kolejowe, mi zwalnia gra, jak je widzę. Ty, a my jeszcze czasu nie łączyli. No, bo na razie trzeba powybierać te cele narodowe i inne pierdowie. O, dobra, to dlatego, że nie szli żołnierze, dobra. Teraz stworzyłeś... Dwie linie frontu. Jedna jest bez przydziału dywizji, więc trzeba ją skasować. Czyli kliknij śmietnik na tych planach, całkiem z prawej strony śmietnik i najedź na tą linię frontu, gdzie nie ma dywizji, kliknij lewy przycisk myszy, nie? Żeby skasować. Jak? Ja pierdolę, jacy strategzy, kurwa. Gdzie ten śmietnik? Po samej prawej stronie, jak wybierzesz dowódcę swojego, nie? Te wszystkie swoje działania. Gdzie ten śmietnik? Mały na Hansa. No i śmietnik, no i lewym przyciskiem na ten. Tam masz też opisy. Wow, jakieś szkopy mi się koło granicy, kurwa, pokazały. Nie ma śmietnika. No całkiem po prawej stronie jest śmietnik, jak w planach operacyjnych. Delete naciśnij tyle. W tych planach. No, tam gdzie był między innymi rozkaz, że linię frontu przydzielasz, tak? A, no za to mnie gadasz. No, widzę, że będzie ciężka no dałem, przeprawa. Czekaj, nacisnę, no i śmietnik. Odwołaj, tak? Tak, i kliknij na tą linię frontu, gdzie jest napisane brak dywizji, bo ona jest fikcyjna na razie, nie?
tam nikt nie jest przydzielony i nie będzie. Fikcyjną dywizję. O, no i zarąbiście, tym sposobem stajesz się generałem powoli. No i super. A tamci tam lezą, czy nie? Wszyscy leżą teraz, którzy są, całe nasze wojsko lezie na granicę. Śmieszne te wasze wojsko. No i teraz, ale jest problem, bo jak widzisz, 30 dywizji ma przydzielonych Manstein, a może kierować 24, żeby mieć wszystkie swoje premie zachowane, nie? To trzeba go douczyć. No, coś tam jakoś to jest, że w przyszłości on może nawet więcej, to tam mieć dywizji 30, nawet więcej. W każdym razie teraz nie może, więc musimy podzielić to, stworzyć jeszcze jednego dowódcę, nie? To weź kliknij, no cholera, no dobra, kliknij tego dowódcę Mansteina, zaznacz tam 7 oddziałów po lewej stronie, zaznacz 7, nie? Jak chcesz podzielić 6. na pół, wystarczy, że zaznaczysz dowódcę, naciśniesz S i stworzysz nowego dowódcę i od razu połowa będzie z tych. Super sprawa, dokładnie. Kliknij, naciśniesz S, split. No później jak chcesz iść dać pod jednego majora, czy tam generała, wystarczy, że dasz shiftem, naciśniesz na dwóch na dwóch dowódców i dasz tego... Mama dziadkowi zamiast go przyjść. No i dobra, a teraz możemy stworzyć jeszcze grupę armii, żeby jeszcze te bonusy mieć super. Po lewej stronie ten większy obrazek to jest ten. No to mówię sobie, jak zaznaczysz obydwóch dowódców i naciśniesz na ten lewy, to ci się automatycznie przypiszą do tego. Ile mamy samolotów? Aha, żeby zobaczyć lotnictwo, to w prawym dolnym rogu masz ten symbol samolotu, nie? Na razie się na spokojnie pobaw, no. Aha, i te ikony 80, 120, tak? Tak, je wszystkie możesz też zaznaczyć i nad dowódcą tym możesz sobie przydzielić do danej armii. Wtedy automatycznie dowódca będzie nimi tam dysponował. Ja tak robię, bo to mikrozarządzanie też można się bawić. Dobra, ja nic tu nie researchuję, ja pierdolę, już Polska mnie nazwy wszędzie. No, to musisz dużo tych bombowców. Kuszo bombowców. No jak... Aha, no dobra, bo ty jakby dowodzisz armią, no tak, ja muszę cię słuchać. No dobra, jak pan sobie życzy. No nie musisz go słuchać, kurwa, on będzie miał to, co będzie... Dokładnie. Zapewnione! Wyjebane, co tam on chce. Ja bym produkował te Messerschmitt, w sensie transportowe samoloty, po outsłuchaniu. Spokojnie, wszystko, ja już o was wszystko wiem. O, boty produkujemy, dobra, to nie to. Boty. Do wywalenia, Schleswig-Holstein. Siódma flotylla U-Bot-Waffe. Żeby miały priorytet, modernizacja niski priorytet, garnizony średni. Powiedz. Jakiegoś von Klubę przydzieliłem, nie wiem, klikłem coś. Dobrze. No, jako marszałka polnego, nie? Polnego! Ale... Będziemy atakować na koniach polnych. Tak, zmiażdżymy. Możesz się pobawić liniami frontu, na przykład od Prus Wschodnich, nie? Żeby stamtąd też będziemy atakować. O ile będziemy, bo my bardzo kochamy tutaj Polskę i tak dalej. Zaatakujemy Czech. No, właśnie. Ty, ja mogę w sumie już... To wam Czechy zrobiłem. No, dobrze mówię, no niestety, teraz jest, mówię, te lepsze drzewko polskie, bo kiedyś było naprawdę chujowe, ale to nie jest te najlepsze, bo jest takie zdecydowanie większe. No dobra, no co, chuj, może mi się coś uda zrobić, może. Kurde, jak to template'a, na jakiego nas stać? Kiedy oni skończą te szkolenia? Oni cały czas. Dopóki to jest zaznaczone, to oni cały czas się robią. Do strony śmierci będą się szkolić. Ale widzisz, rośnie im doświadczeniem, to już właściwie im nie rośnie, bo już są zawodowcami większe, jak nie wszyscy. No. Doświadczenie może wzrosnąć, tylko nie w ćwiczeniach. W walce, tak. Ale róbmy ćwiczenia, bo przybywa nam te doświadczenie armii na górze. Dobra, daje na normalny już czas taki, jak będziemy grać, myślę. Ten czas już później nie działa, cały czas się wyłącza, tak, bo nie nadąża gra. Ale no, to już później. No tak, jest masa tego. Jak to się grało? Specjalista od zaopatrzenia mówi, jak to się grało. Specjalista. Jak tu dostarczyć Kasprowiczowy? Pita hurę, ma se helbeta. Dobra, template'a trzeba zerwać. Gogle. Najlepszy template na Polsce. Zobacz, że to ładnie. Kurwa, muszę sobie wyłączyć te efekty migania, bo mnie wkurwają. Jak nie chcesz, Kasper, żeby ci się ta noc i dzień tak migało, to na dole po prawej masz tam, gdzie jest słońce i księżyc. Wtedy jest zwyczajnie całkiem. Kurwa, muszę coś muzykę ściszyć. Kuję nam gumy. Może nie mają gumy. Może z Hindi Belandii. Z Hindi Belandy. Od Hindusów będą gumę ciągnąć.
Kim Diabelanda. O, z Francji, dobra, z Francji. Brak produkcji i posłuchaj. Poprzydziwiłem mi tam jakieś flukcoki, ale nie wiem, czy to flukcoki. A dobrze, no. Bo te transportowe to w ogóle ja je niższe. O ile mogę, panie marszałku. Panie marszałku, to zrobię. O, a tu ich przybyło, chyba. Aha, właśnie. Może zaznacz te wszystkie flukcoigi. Flukcoki! Flukcoki. Chwila, chwila. A sorry, bo ja ci je przydzieliłem wszystkie. Chwila, ogarnia, chwila, ogarnia, chwila. No niech tak jest, no. Zepsułeś ten ratek, no ale może... No i teraz jak masz zaznaczone wszystkie, to musisz... Lewy górny róg tam jest ten, że mogą się szkolić, mogą ten... Dominacja powietrzna, no i musisz ich wybrać, co mają robić, nie? Czekaj. No teraz tak, ale już można to zaznaczyć, no bo nie ma na razie wojny ani walki, to one i tak będą czekać, nie? A, no to dałem i tutaj jest... Aha, dominacja pub. Mhm. No może dominacja, no bo wszystko, możesz wszystko zaznaczyć, oni sobie będą wybierać. Kurwa. No lotnictwo tutaj Polski to padnie jak trawa pod końskim kopytem, więc tutaj... O, click and dwa i to się tam niby włączyło. Zobaczymy, kurwa, jak o, będę dobrze. Do was jebał z pelotek. To KS-ami 20 podjedzie. Kasper, jakiś lol traktor mi tu twój przyjechał. Co tu robi? Boże pole, a co? Okej. Okay. Kasper, jestem dwie misje od obiekta 260. No. Brakuje mi HTK ostatniego i TDK tego z T-55A. A ja kurwa nie wiem, kiedy ja to zrobię. No ten na HTK-ach, ale byłem blisko, ale... A na TDK-u to ja cały czas jestem blisko, tylko problemem jest te 5 kili, kurwa. 6 tysięcy to z palcem w dupie można zrobić, problemem jest, żeby zrobić tyle kili. Pajacyki napierdala, ja pauzuję jakby, co? A coś tu będziemy już i nadrennie zrobimy. No bo po pierwszej wojnie światowej nie możemy rozmieszczać tutaj wojsk w nadrenni. Dostaliście bana! Jest na czerwono zaznaczona ta Francja. To jest nadrenia, nie? No. Co? Ale coś odwaliłeś znowu? Nie, wszystko opanowane. Wszystko opanowane. No, będziemy robić Anschluss. Austrii. Ale to zawsze tak, że no. to jest nic nowego. To i tak na razie są tylko dwie Hiszpanie, zazwyczaj są cztery. No zaraz. Tam zawsze taki pierdolnik jest. Żebyśmy im pomoc wysłali. Co? Nic. Dwie dywizje można tylko wysłać im na razie. Ale to nie robimy tego, tak? A nie wiem. Wtedy ty byś dowodził tymi dwoma dywizjami w tej walce. To dobra, to wyślę. Z tych 22 zabiorę dwie. Chuj, dwie dywizje w pizdu. Co to za dowód? No, tak. Romlem będziesz dowodził. Wysyłamy ochotników. Romel. On jest w drodze. 9 kwietnia będzie. I będziesz dowodził pierwszy ten, przezbojowy, nie? Dobra, muszę Ursusa tutaj badać. Jakiego by tu template? O kurde. I zaraz będą jednostki, są no. Oni widzę, że na innym teatrze się pojawili. W prawym górnym rogu masz teatry wojny, nie? Widzisz, tam masz dwie dywizje. Na innym teatrze musisz się przełączyć na ten teatr, bo oni są w teatrze. Ty, a ty dałeś, że nie trzeba... Że cele wojenne można tak od razu? Dowolne, no. O kurwa. Ale ja nie robimy na ciebie. Zresztą strasznie... Ale nie, bo... To AI trochę psuje, bo oni kurwa dosłownie na wszystko wtedy wywalają. Tak, no, no dlatego mówiłem, że chaotycznie będzie. Możemy się dogadać. Nie, możemy się dogadać. Sprzymierzyć na Rosję. No zajęty jestem. My wyciągaliśmy rękę. Mam tą rękę upierdolę przy samej dupie. To nasze dwie dywizje to tam różnicy nie zrobią, ale... Wszyscy do Szlezwika Holsztajn. O, zająłeś, widzę. Co? Zająłeś, widzę. Jedziesz ich tam. No. Tylko, że my to... A nie, no w sumie wygramy to, jesteśmy po zwycięskiej stronie. Historycznie, ale nie wiadomo jak to. O cholera, musimy mieć 500 000 żołnierzy, żeby Anschluss zrobić. Braki wzrokoczyłem. Ty miasto zająłeś. A ogólnie wiesz, że nie trzeba klikać. Chociaż wiadomo, to są dwie jednostki, to lepiej już klikać, ale... Można linię frontu wyznaczyć, ustawić, żeby atakowali i oni se sami atakują, nie? Choć taki mikromanagement jest dobry, no bo to tylko dwie dywizje. O, zaraz template'y będziemy mogli zrobić jednego. Ale czwaniak. Wiecie, komuniści w tej Hiszpanii, kurde. Pewnie wspierani przez auta. O, coś na czele. Tajne. Te się tam broni w tej Hiszpanii. Romlem. Co ty tam naklikałeś? No, ustawiłem plan. Ogólnie wiesz, jak to się robi, nie? Te strzałki. O Jezu, znasz, trzeba się klikać? Czy tam, czy co? Jakieś tu, kurwa, strzałki pojebały? No,
klikasz teraz linia ofensywna, jak klikniesz tego dowódcę, nie? Tego głównego naszego, całej grupy armii, nie? Teraz w ogóle jesteś na innym jakby teatrze, ale wiesz już o co chodzi z tymi teatrami. O, dokładnie! Linia ofensywna, dałeś na... nieważne na co. No i... No i tutaj możesz wybrać jeszcze, jak wykonywać te plany. Agresywnie, w zrównoważony sposób i ostrożnie. To jest koło ikonki szkolenia, nie? Tego manewry. No, no i wiadomo, że no, auta to lepiej się wbić od razu na pełnej, a nie tam głaskę. Bo kto wie, co on tam ma w zanadrzu. Pewnie jakieś, wiesz, dziwne plany przygotował. Typu fortece, bo 10 rozbudowane na pół. Aha, właśnie, ale zaznaczyłeś Mansteina i tylko on ma ten rozkaz, żeby iść na Warszawę, nie? Na Warszawę. A teraz drugiemu dowódcy możesz drugi plan przydzielić, na przykład na Gdańsk, nie? Cieki tam płyną, nie wiem, czy my to chcemy. No właśnie. A jeśli całej armii chcesz wydać, no to na tego grupa armii dowódcę i wtedy strzałeczkę. Znaczy, no ja na niego dałem, nie? I poszedł tylko jeden. Aha, tak? Czekaj, kurde się zapisz. Właśnie, a to już kolejna sprawa. Jeszcze jest... O, co to jest? Ty, Polska zasadnia cel wojenny na nas. Ktoś tu gra samobójcze, te... Ty no, ja teraz już, zrobię samobójstwo. Teraz już na poważnie, ty coś tu jest grane, trzeba uważać na tego gościa. On jest nieobliczalny, jak widać. Ja wam, kurwa, zrobię samobójstwo. Ty, ale naprawdę, to już nie jest fajne. Czekaj, zobaczymy, co tu, jak tu się broni. Jak myślisz, Kasper, zniszczy nas, dojedzie? Co? On nas? No. Pisz do wujka. Jeszcze jest... Aha, dałeś tutaj na Gdańsk, no. No i czemu nie idę? Nie no, na razie uzasadniamy. Jeszcze żeby szli, to musisz kliknąć tą strzałeczkę nad tym wizerunkiem jego, nie? Czyli klik lewym. O, tutaj idą, teraz wstrzymałem na przykład. O, teraz idą, że będą szli. Nie? Tak samo tej dużej armii. O. Bo w ten sposób możesz dowodzić pojedynczymi tutaj dowódcami, bo takie linie z frontu są podzielone tymi kolorami, nie? Tego można na przykład Mansteina tutaj. Nie? I on też może. Co on tym chce? Dobra, zaopatrzenie. Brakuje nam... No, samobójcze zapędy, jak widać. Trzeba, bo coś klikłem. Nie wiem, zobacz, dobrze to idzie. A, nie, to możesz skasować. Bo to jest dla tego Mansteina, ale on już ma jeden rozkaz, nie? A jak kasuje, myk. Śmietnik, tak? Śmietnik, no śmietnik i na ten rozkaz. On ma swoje już cele. No dobra, ja ci tutaj troszeczkę podprodukuję tych dywizji, bo to jego uzasadnianie celu, pytanie ile będzie trwało. Teraz zobaczmy, ile to potrwa. Za rok czasu nas za 200 dni jeszcze mam, no to nie rok, znaczy zaatakuje, to dużo powiedziane, po prostu będzie stał na granicy i machał groźnie kiwając palcem. Artyria? Trzeba uważać na jego jakieś niecodzienne taktyki, na jakieś desanty powietrzne właśnie, już jakieś odwody, a to za chwilę później. On będzie się robić gorąco. Ciekaw jestem, jaki jest jego plan, bo to jest samobójcze. On blefuje, chce nas przestraszyć. Jego plan to tam zszywa flagę białą. Zszywa flagę białą. Gacie właśnie ten rozpruwa, żeby wywiesić. Zaraz ci dostarczy tutaj prezent. O, masz nowy prezent, nie wiem czy widzisz. No, skrywam jak inny odgłos. Całe szczęście, że my nastawieni pokojowo, nie jak niektórych. Dokładnie, no to oni nas atakują, co tu się dzieje, nie? My chcieliśmy wielkie Niemcy, ale w Niemczech. A on chce wielką Polskę. Ty no nie wytrzymam, ja muszę do ubikacji. Jakie przejęcie. No ten, nic tu nie ten, żeby Niemcy dalej były Niemcami jeszcze. A nie, że będzie zachodnia Polska, nie? Razy dwu. Na chwilę zatrzymam grę, jakby co? Dobra, jak klikniesz na Polskę lewym przyciskiem i dasz dyplomacja, czyli te, że się trzymają za ręce, nie? Trzymają się za ręce. I jest ten aut tutaj, ten Ignacy Mościcki. No i tutaj jest szczegóły. Jest dyplomacja i szczegóły. No. To tutaj można zobaczyć, o kurde, ile on może mieć dywizji. Ale tutaj jest taki rozstrzał jak, kurde, ruska Katiusza. Tutaj nam pisze, że od 11 do 67 możesz mieć. Które jest prawdą? Które jest prawdą? No, nie wiadomo. Jeśli 67, to nie wesoło. Jeśli 11, to tak. Ale on ma 9... Powiem ci tyle. 11 nie. No właśnie. Troszkę więcej. Ty to... Troszeczkę. Ilością nas chce zajechać. A. O, tutaj ci ochotnicy nieźle sobie radzą. A można ich wycofać? Nie, niech se tam będą. Zmieniłem dowódcę tych ochotniczych oddziałów, bo Rommel to jednak za dobry, nie? On nam się przyda tutaj w Europie. Do nowo formowanych armii, które zaraz ci dostarczy. Zatrzymuję jakby co? Aha. Jedna armia może będzie pod moim dowództwem, co?
Ty, jedna armia, nie? Rozgwardia. No, ty... Ta, punkt! Nie, jedna armia, tylko ja będę, wiesz, patrzył, jak coś uzupełniał. Kacper, patrz, biurokrata się to jest sprzeciwia. Weź tam, kurwa, jakiś... Jak Hitler zrobił. Tak, chwilę będę musiał władzę wojskiem przejąć. No, dokładnie. No właśnie. A, już. No nie wiem, no chyba, że ty chcesz. Wszystkim. No to sobie weź tego tam. Dobra, ja... No dobra, no to ja będę jedną armią tylko dowodził właśnie tą. Czekaj, kiedy on ma tę wojnę, żeby tutaj nas nie zaskoczył? A, jeszcze czas. 31 marzec. Jak wejdziesz w kartę logistyka, tam jest napisane, ile nam brakuje na przykład czego, nie? A, żeby. To na minusie co jest? Tak, no po prawej stronie, że no jak najedziesz na to pisze, że tam aktualnie brakuje nam tyle i tyle. Że jedziesz, że macie na minusie. No pewne rzeczy tak, ale na szczęście mamy to co trzeba. A to co jest na plusie, czyli co ty? A to za dużo tego. W magazynie, tak, na przykład sprzętu piechoty mamy 20 000 na plusie. Tak. Aha. I na przykład samolotów mamy